sami mężczyźni. To jest ciekawe. Dostaliśmy od pana na każdy rower na przegrzewki. To zobaczcie, tutaj można kupić. Prawdopodobnie z pogrzebem, bo w sumie to sami nie wiemy. Ale często obserwujemy na ulicach. O, mamy kolegę, coś nam powie. Jest, okej. Dobra, czyli to jest pogrzeb w kulturze... Wietnamskim stylu, tak? Nie, chińskim. Chińskim. Jesteśmy na śniadaniu. Przy bardzo ruchliwym skrzyżowaniu, ale nic to. Ja zamówiłam Bobby Ted, czyli taki stek wołowy z jajkiem, z kawałkiem basztetu. Ja zamówiłem bumbo. Kula właśnie pani przyniosła. Mariusz ma zupę z wołowiną, z makaronem typu bun. Do tego zioła, ja mam warzywa, lagietkę. Super, jemy. No i za chwilę startujemy naszą dzisiejszą drogę. No i opuszczamy Mujnę. Wyjeżdżamy z tej takiej części miasteczka. Zaraz będziemy przejeżdżać koło wioski rybackiej. Wioski rybackiej, później będziemy przejeżdżać koło, jak to nazwać, ciąg hoteli, resortów. Taka strefa turystyczna. Ja dzisiaj za bardzo nie jestem w formie. Wstałam o 4 rano. Mam nadzieję, że odmieni mi się. Podziwiamy teraz tutaj tą zatoczkę przy wiosce rybackiej, mnóstwo kutrów, mnóstwo tych małych, kolorowych łódek orzeszków, czy tam skorupek, jak ja to nazywam. Handel rybkami. Handel rybkami też. Tam już. Dzieje się bardzo dużo, jest wcześnie, więc no tutaj bardzo gwarno. Ludzie się ustawiają do zdjęć. Tak, też sporo turystów już przyjeżdża, a my w ogóle dzisiaj jedziemy tam. Pantiet. Pan diet albo może dalej, zobaczymy jak forma to wyszła. Nawet jak nie chce nam się złazić, a mamy ochotę na przegrzebki, to zobaczcie, tutaj można kupić świeżutkie. Oj, chyba, o tak będzie lepiej. Świeżutkie. Opuszczamy już miasto i jedziemy. I za dużo nie przejechaliśmy, bo co? Tych ludzi, których widzieliśmy przy śniadaniu, oni teraz przedostali się tutaj do tej, chciałbym powiedzieć, wioski rybackiej. W każdym razie widzę, że są na brzegu oceanu. Część ludzi siedzi, część ludzi odprawia prawdopodobnie jakieś rytuały. Pewności, ale to może być urna z prochami na tym krześle. Hello. Kurde, nic, absolutnie nie wiem. Instrumenty muzyczne typu patelnia. Oczywiście się śmieję.
jest taki wielki gong. Tu mają mniejsze bębenki. To też powiedzmy taki quasi tamburyn. Jest też jakaś trąbka. Sami mężczyźni. To jest ciekawe. Ubrani na czarno. Bardzo specyficzne nakrycia głowy. No i kilka takich niosą, nazwijmy to ołtarzyków. Tam są jakieś dary, kwiatki. Generalnie nic specjalnego. Nie wiem, nic nie wiem. Wspomniana część turystyczna. Resorty, hotele. Właściwie co ciekawe, to są takie przedmieścia Mujne. To nie jest stricte Mujne. No ale turyści sobie upodobali tutaj właśnie te plaże, które są wzdłuż. Przez to, że są hotele i resorty, to nie można na te plaże się dostać. Trzeba być ich klientem. No gdzieś tam są jakieś przesmyki, ale to wiecie, trzeba wiedzieć, gdzie jest jakaś taka luka między resortami, żeby się wbić na plażę. Bardzo podobają mi się tego typu palmy. Kokosowe. Ta linia resortowo-hotelowa wzdłuż tutaj plaży między Mujne a Pantiet. Ciągnie się. Cały czas jesteśmy w tej strefie turystycznej. Mnóstwo napisów po rosyjsku. Rosyjsku, angielsku, oczywiście wietnamsku również. No. No tak jak tutaj, nie? I się śmiejemy. Klubinka. Jak chcecie do Klubinki, to tutaj. Śmiejemy się z Mariuszem, że jest 8:50 i poznajemy, że to jest strefa taka bardziej turystyczna. Po tym, że większość kramów jest po prostu zamkniętych, no bo jeszcze turyści śpią, dopiero to wszystko będzie otwierane, wiecie, 10:00 i troszkę później. O tak. Ale trzeba przyznać, że miejscówki są położone bardzo fajnie, szczególnie, że to jest tuż nad morzem. Tak. Widać tam brzeg. Miło, od razu wyjście z hotelu na plażę. Bardzo sympatycznie. Ktoś lubi, to idealne miejsce. Czemu? No i szkoła kitesurfingu. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że Mujne słynie z dobrych wiatrów dla kajtów. Co prawda, teraz akurat jest jakaś porażka, bo no wieje za słabo. Za słabo wieje. Od czwartku ma podobno wiać już mocniej i wtedy kitesurferzy będą mieli znowu radochę na morzu. A rowerzyści będą mieli pod wiatr. Napka. No oczywiście to jest chlebem kostowym, to mnie w ogóle nie podkręca, ale słuchajcie, dobrze się składa, że wracamy do Polski, bo Ola marzy tutaj o chleb, kanapka. Wibka chleba z masłem, z taką swojską wędliną, albo nawet kiełbasą, i z ogórkiem kiszonym. Właściwie kwaszą. Spokojnie, 2 tygodnie i przyniosę ci do łóżka nawet. To było dość śmieszne. Jednocześnie mnie zaatakowała i kamera, i palma. Gdyby ktoś miał ochotę udać się na plażę, nad morze,
To wcale nie trzeba być w resorcie, żeby skorzystać. Można tak tutaj w tym przypadku z ulicy wejść. Tak, wejść prawie że z ulicy. To się nazywa dopiero podrywka, czyli sieć na małe zwierzaki wodne. Jesteśmy teraz w miasteczku Pankiew i ono słynie z sosu rybnego, więc nie tylko Fukot, ale też Pankiew. Czyli co, oficjalnie dojechaliśmy do tego samego miasta, w którym byliśmy w grudniu 2014. Co ciekawe, tej drogi tutaj nie było. Jest to, można powiedzieć teraz, dla nas ułatwienie i skrót, bo nie musimy objeżdżać. Więc fajnie, zmienia się na plus. I zastanawiamy się, czy zostaniemy w tej miejscowości. Może nawet pojedziemy do tego samego hotelu. A może dalej pojedziemy. Czy może dalej. Mamy swoją kafejkę. Zrobiliśmy sobie przerwę w kafejce. Właściwie tak, już z tej kafejki wychodzimy. Ale kwestia parkowania roweru i innych pojazdów przed kafejką, a właściwie innych motorów. Słuchajcie, dostaliśmy od pana na każdy rower bitkę i dodatkowo pan tutaj 706 na bagażniku namalował, a mi namalował na siodełku. I teraz oddaję... Nie zmywaj tego do Polski. Teraz jedziemy, oddajemy mu te kupony i zabieramy rowery. Podjęliśmy decyzję, że jednak zostajemy w Pantiet i z kafejki dosłownie 100 metrów dojeżdżamy do hotelu, w którym byliśmy 2 lata temu. Bardzo sympatyczny, fajny hotel i tu zostajemy. No, to tak jak wspominałem, zostaliśmy w tym hotelu, w którym już byliśmy 2 lata temu. Jest tutaj bardzo fajnie. Cincia, ja akurat się wybieram na jedzenie, a Ola została, bo się niezbyt dobrze czuje. Tam wstała po czwartej. A tu pana chcę podpytać. Komciaj? Where I can find the place? Dobra, muszę użyć translatora. No, dogadałem się z panem, wytłumaczył mi, jak tam trafić. Było to dosyć zabawne, ale podpowiedział, jadę po komciaj i przy okazji coś dla niej kupię. Hello! Teraz pozdrawiają wszędzie. Można z drabiną jechać motorem. Pan w ogóle się nie patrzy, gamoń. No, trzeba przyznać, że niektórzy kierowcy mają totalnie wywalone. Nie dziwię się, że później są takie wypadki. Koleś wjeżdża na skrzyżowanie, nawet nie patrzy. Tymczasem przejeżdżam teraz koło świątyni i tak naprawdę liczę na to, że gdzieś tutaj będę mógł zamówić. Komciaj. Yes, widzę komciaj. Ale szczęście mnie napawa. Ja znalazłem swoją knajpę, zamówiłem to, co miałem ochotę i teraz smacznego. A po jedzeniu
jadę na zakupy, żeby kupić to, o co mi Ola prosiła, i z powrotem do hotelu. Wygląda to, że będę grał właśnie w ping-ponga z chłopakami. Have a nice plane. Bye bye. See you again! Słuchajcie, no więc wzięli mnie w obroty. Rozegrałem, miałem zagrać, nie wiem, jedną, dwie partie, rozegrałem z 10. W tym momencie się pojawiło czterech Wietnamczyków. Także co, oni sobie po prostu po południu się zgadują i sobie grają. W wieku moich rodziców, bo 58 lat. No i to jest u nich bardzo popularne, że się właśnie zgadują. Jeden chłopak tam gdzieś pracuje w... Chłopak. Jeden facet gdzieś tam pracuje w turystyce, więc w miarę ogarniał angielski. Tam kolejny gdzieś w armii, no ale już jest na emeryturze. No i tak... I tak się spotykają i właśnie sobie pykają w pingla. Bardzo fajna sprawa. Cześć i czołem. Hej. Wracam z jedzonka, wracam ze sportu i... Ze sportu? Z zakupami. Wiesz co, kupiłem tobie tak jak chciałaś. Wziąłem dwa. A jaki sport? I wziąłem jeszcze trzy. Nie znalazłem banh mi. A jeśli chodzi o sport, to po prostu przejeżdżam rowerem i patrzę, jakiś koleś gra sam w ping-ponga. Sobie odbija. No to wjeżdżam na podwórko i się pytam, czy mogę się dołączyć. No mówię, spoko, zapraszam. Po chwilę przyszedł drugi, trzeci, czwarty. I tak z każdym z nich grałem w pingla. No i też zajęło mi to trochę, poprosił mnie, żebym usiadł, z nim pogadał. Miło, bardzo fajnie. Bardzo miło. I to jest niedaleko stąd, więc możemy jeszcze pojechać i sobie pograć. Jak się lepiej poczuję, to no. No właśnie, jak są poczucie? No, troszkę lepiej. Za dupą tego młodego gościa jest niezły płomień. Z grilla, a ja w ogóle dotarłem na jedzenie, Ola się nie czuje najlepiej, więc przywiozę jej coś, no, a po prostu zamówię na wynos. I trafiłem do miejscówki, które jest nieopodal naszego hotelu. Zamówiłem tą tam, czyli ryż z dodatkami. Motor pana był objuczony koszami. Ciekawa tablica.